Cała idea i pomysł Skiendens zrodził się 3 lata temu. Chcieliśmy oprócz tego typowego ski, czyli narciarstwa, szkolenia, wprowadzić też jakąś atrakcję, aktywną atrakcję dla naszych uczestników, żeby po powrocie z hotelu nie było nudno, żeby ludzie mogli ze sobą być, spędzać czas, integrować się. No i właśnie wtedy powstał temat dance, temat taki dosyć na topie, zasłyszany z różnych stron, że byłaby chęć, ludzie chcieliby tańczyć, nauczyć się czegoś nowego. No i postanowiliśmy wprowadzić do narciarstwa taniec. Połączenie wydaje się być satysfakcjonujące. Wydaje nam się, że bardzo wszyscy się mobilizują. Na nartach robimy 4-godzinne szkolenie i wszyscy dają z siebie wszystko. A tuż po przyjściu po hotelu, krótkiej przerwie, już z Iwonką Pawlowicz ruszają na tańce rodzinnie, w parach, ze swoimi partnerami, uczą się czegoś, co zostaje im później na całe życie. Pomimo tej nazwy Ski and Dance, naszym głównym celem oczywiście jest narciarstwo i po to tutaj przyjeżdżamy. Przyjeżdżamy tutaj w różnych grupach, w różnym wieku. Szkolenie przeznaczone jest i dla dzieci, takich już malutkich. Mamy nawet 4-latki w naszych grupach szkoleniowych i dla dorosłych. Całe szkolenie odbywa się z podziałem na grupy ze względu na stopień zaawansowania i dopasowane jest do poszczególnych umiejętności każdego z uczestników. Staramy się, żeby po takim wyjeździe, po takim szkoleniu, które jest metodycznie ułożone i rozłożone na cały tydzień, od poniedziałku do piątku, uczestnicy jak najwięcej skorzystali i żeby rzeczywiście czuli, że coś z tego wyjazdu wynieśli. Elementami tego szkolenia, oprócz takiego szkolenia wszystkim znanego, czyli jazdy technicznej, są dodatkowe elementy jak jazda po slalomie gigancie, gdzie trenujemy i przygotowujemy się do zawodów, które jakby wieńczą nasz wyjazd. Jeździmy na krótkich nartkach, snowblade'ach, które są zarówno po to, aby troszkę jeszcze popracować nad techniką, bo one bardzo fajnie pozwalają tą technikę wypracować, ale również pozwalają też dobrze się bawić. Także jest to też jakieś urozmaicenie tego naszego szkolenia. Oprócz grup narciarskich oczywiście swoje szkolenie mają również grupy snowboardowe. Szkolenie również systematyczne, metodyczne przez 5 dni w nieco mniejszych grupach niż narciarze. To są takie grupy 5-6-osobowe po to, żeby właśnie ta intensywność i te osiągnięte wyniki na koniec były dosyć wyraźne. Snowboardziści również na koniec tego wyjazdu startują w zawodach, mają swoje kategorie, także mają swoje miejsce, ważne miejsce podczas naszego wyjazdu Ski and Dance. Szkolenie dla dzieci jest jakby w towarzystwie, niecodziennym towarzystwie, ale gościnnie na to szkolenie zagląda nasz stramuś, nasz misiek firmowy, który pozwala na ośmielenie dzieci, pozwala na dłuższe pozostanie na nartach, bo jak wiemy, dzieciaki szybko marzną, szybciej się nudzą i wprowadzanie takich elementów zabawowych z dodatkowymi postaciami pomaga im dłużej wytrwać, no i oczywiście więcej się nauczyć, więcej skorzystać z tego szkolenia. Równie ważnym elementem naszego wyjazdu jest taniec i zarówno na nartach, jak i podczas zajęć tanecznych osoby, znaczy uczestnicy uczą się i bawią w poszczególnych grupach. Mamy osobny kurs tańca dla dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych. Naszymi gośćmi od 2 lat są najsławniejsze twarze tańca w Polsce, Iwonka Pawlowicz. W tym roku dołączył do nas Rafał Kabu, który prowadzi zajęcia dla dzieci. Staramy się, żeby zarówno na nartach, jak i podczas tych naszych zajęć ponarciarskich wszystko było na najwyższym poziomie i z dużym profesjonalizmem. Narty i taniec to nie tylko taniec podczas naszego wyjazdu, to również wieczorne après-ski i wiele atrakcji, które czeka uczestników każdego dnia. Staramy się, żeby après-ski było zarówno fajnym wydarzeniem, ale także pokazywało na przykład kultury narodów. W tym roku podczas tego wyjazdu gośćmi naszego après-ski będą górale i tyrolczycy. Będzie
wielki pojedynek, oczywiście pojedynek kultur. Chodzi o to, żeby pokazać różnice i pokazać różne tradycje, które nasze kraje łączą, dzielą, pokazują, jak folklor przedstawiany jest w Tyrolu, no i jak przedstawiany jest w naszych Tatrach w Polsce, w naszych górach. Après-ski i spędzanie czasu wieczornego to również pokazy. W tym roku gościliśmy Anię Guzik i pokaz biżuterii ręcznie robionej. Pokaz, który bardzo zainteresował wszystkich uczestników, bardzo, bardzo dużym echem, wydaje nam się, odbił i bardzo podobał. Poza tymi atrakcjami mamy jeszcze zajęcia w dyskotece, jeden z naszych wieczornych kursów wraz z pokazami tańca naszych sławnych gości będzie się odbywał w jednej z dyskotek w Innsbrucku, także będzie to jeszcze miało większą rangę i uczestnicy będą czuli się jak prawdziwe gwiazdy. A uwieńczeniem naszego après-ski, takim zakończeniem wszystkich atrakcji są dorożki, taki przejazd dorożkami, zwiedzanie Innsbrucka, a następnie rancho, tyrolskie rancho z różnymi tradycjami, zwyczajami, jedzeniem. Myślę, że to też fajne, żeby zobaczyć, poznać, jak to tutaj wszystko się odbywa. Wieczorne atrakcje nie są skierowane jedynie do dorosłych. Nasze dzieciaki mają również swoje après-ski. Après-ski dla dzieci to oczywiście taniec, ale to również przedszkole, takie aktywne przedszkole, podczas którego dzieci wykonują różne prace, które później pokazują. To są różnego rodzaju rysunki, to są różnego rodzaju artystyczne warsztaty. Ale również warsztaty wyrobu biżuterii. To nowość podczas tego wyjazdu i mamy nadzieję, że właśnie tego typu warsztaty, które rozwijają jeszcze w dzieciach dodatkowe jakieś zdolności, umiejętności, będą cieszyć się i cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Może dziwić, że narciarski wyjazd organizujemy w samym centrum miasta, pięknego miasta, Innsbrucka. Niemniej jednak ma to swoje powody. Uczestnikami naszego wyjazdu są całe rodziny. Nie wszyscy w rodzinach jeżdżą na nartach, jeżdżą na snowboardzie. Natomiast chcieliby razem wspólnie spędzać czas i z miłą chęcią korzystają z naszego après-ski. W ciągu dnia mają możliwość skorzystania ze spa, mają możliwość zwiedzania Innsbrucka i jego okolic, a wieczorem dołączają do wszystkich naszych atrakcji, zarówno tanecznych, jak i już przygotowanych przez nas codziennie innych i wspólnie w gronach przyjacielskich, rodzinnych bawią się i spędzają czas.